Witam Państwa serdecznie. To nie jest przypadek, że zapowiedziane konsultacje obywatelskie w związku z zakończeniem pierwszego etapu prac rządu, który powstał po tych kluczowych wyborach 15 października, że to pierwsze spotkanie odbywamy ze środowiskiem prawników, sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców, notariuszy, organizacji pozarządowych, wszystkich zaangażowanych w obronę praw człowieka. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to spotkanie powinienem zacząć od słowa dziękuję. I nie tylko dlatego, żeby rozpocząć to spotkanie w dobrej atmosferze, ale te naprawdę z serca płynące dziękuję wynika z mojego głębokiego przekonania, że bez waszej postawy przez lata, kiedy pierw naruszano, a później gwałcono zasady praworządności w Polsce, że bez waszej obecności sytuacja dzisiaj byłaby o wiele, wiele gorsza. Ja nie wykluczam, że oczywiście tego nikt już nie sprawdzi empirycznie, ale chyba wystarcza nam wyobraźni i intuicji, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której odbudowa państwa prawa nie zawsze jest możliwa, albo może kosztować lata i dziesięciolecia. Kiedy wizytuję niektóre państwa, które w dużo większym stopniu niż Polska cierpią na brak standardów z różnych powodów, choćby w ostatnich dniach miałem okazję rozmawiać z prezydentami, premierami takich państw, to muszę powiedzieć, że to poczucie wielkiego długu wdzięczności wobec was jest jeszcze większe, bo wszędzie tam, gdzie brakowało ludzi ze środowisk, którzy potrafili narażać swoje interesy, nawet czasami swoje bezpieczeństwo osobiste w obronie standardów, co nie jest już takie powszechne. Znaczy, no mówiąc krótko, jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, dzięki waszym wysiłkom i waszej determinacji przez te lata. Ja też chciałbym w związku z tym, że co zrozumiałe, ten chyba być może najtrudniejszy proces, jakim jest odbudowa państwa prawa bez naruszania prawa. No nie jesteśmy rządem rewolucyjnym w sensie tej precyzyjnej definicji rewolucji. Zobowiązaliśmy się wobec obywateli, wobec samych siebie, także wobec partnerów w Unii Europejskiej, że będziemy przywracali praworządność w Polsce, zachowując możliwie najwyższe standardy państwa prawa, a więc nie używając metod i narzędzi, które same w sobie są zaprzeczeniem państwa prawa i ładu prawnego. Byście w różnych sytuacjach z częścią z was miałem okazję przecież się spotykać w poprzednich latach i miesiącach. Wszyscy mieliśmy świadomość, że stawiamy sobie w związku z tym nieporównywalnie większy taki wymóg, który powoduje też, że ten proces jest o wiele trudniejszy wtedy, kiedy chcemy przywracać zdewastowane, zrujnowane państwo prawa czy wymiar sprawiedliwości, nie używając jakby nadzwyczajnych środków, nadzwyczajnych metod. To było też bardzo ważne i za to też wszystkim Państwu dziękuję, bo wiem, ile emocji to kosztowało, ile determinacji, więc wiem, że w waszym wypadku cierpliwość jest czymś wyjątkowo cennym i wiem, że jej czasami już brakuje, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby to było i szybciej, i dobitniej, i żeby, ale w wymiarze sprawiedliwości ta zwykła ludzka poczucie sprawiedliwości też powinno być jak najszybciej wypełnione. Więc między innymi dzisiaj będziemy prezentowali w skrócie, ale część z Państwa na pewno zna przecież te propozycje, projekty przygotowane przez pana ministra Adama Bodnara, które oczywiście w zależności od sytuacji w parlamencie i w Pałacu Prezydenckim, ale które powinny zakończyć te najważniejsze, najtrudniejsze, włącznie z rozliczeniem tak zwanych neosędziów i przywróceniem też tej ludzkiej sprawiedliwości, jeśli chodzi o kwestie personalne, kadrowe, przede wszystkim w środowisku sędziowskim. Część z Państwa zaangażowała się w taki bardzo mocny głos po podpisaniu przeze mnie, po tym akcie kontrasygnaty pod wnioskiem pana prezydenta Dudy. Nie muszę tu szczegółowo wyjaśniać, wiemy o czym mówię. I część z Państwa, zwracając mi dość tak jednoznacznie i w sposób twardy uwagę, że to nie była decyzja, która byłaby kontynuacją naszych wspólnych działań na rzecz przywracania rządów prawa w Polsce, i zadaliście Państwo publicznie pytanie, czy to była rzeczywiście tylko, czy to był incydent, błąd, czy to była zmiana nastawienia, i że testem będą kolejne decyzje podobne co do materii, do tej przez Was tak krytycznie ocenionej. No więc chciałem to Państwu powiedzieć jako pierwszym odbiorcą tego komunikatu. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy utrzymali maksymalny poziom wzajemnego zaufania. Możemy się różnić w różnych taktycznych ocenach, ale że cel mamy naprawdę ten sam. I oczywiście tym testem jest kolejna prośba prezydenta o kontrasygnatę. Ja jej nie udzielę. I to oddaje stan, jakby nasze stanowisko. Nie będziemy w żaden sposób, nie było to też moją intencją wtedy, ale w żaden sposób nie chcemy dać nawet najmniejszych pretekstów, aby ktoś sądził, że z jakiegoś powodu bliżej niezidentyfikowanego naszym zamiarem jest legalizowanie stanu rzeczy, który uważamy za z gruntu zły i z którym tak naprawdę po to się spotkaliśmy jeszcze na długo przed wyborami, żeby wspólnie z Wami ten stan rzeczy zmienić, a nie legalizować czy umacniać. Więc jeszcze raz liczę na Państwa zrozumienie, bo oczywiście ja nie miałem jakichś szczególnych złudzeń co do samego siebie. Znaczy nigdy nie sądziłem, że jestem bezbłędny, ale czasami błędy są na tyle spektakularne, że mogą powodować zrozumiałą i dość powszechną irytację, więc przyjmijcie Państwo z najlepszą wiarą i wolą te ówczesne wyjaśnienie i tę decyzję, którą podjąłem dzisiaj o nieudzielaniu kontrasygnaty w tej kolejnej próbie pana prezydenta właśnie legalizowania sytuacji z neosędziami. Chciałem też powiedzieć, że i liczę tutaj też na Państwa zrozumienie. To naprawdę jest też tak, że tak po ludzku, jako obywatel Polski, z jakimś bagażem doświadczeń i z jakimś dość konkretnym życiorysem, ale też jako premier rządu, wolałbym, żeby te zmiany zachodziły o wiele szybciej, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości. Tak naprawdę nie przyszedłem, broń Boże, na spotkanie z Państwem, żeby tu się pożalić i przedstawiać siebie jako ofiarę tej sytuacji, ale tak naprawdę nikomu bardziej nie przeszkadza to status quo wyznaczone rządami PiS-u niż tym, którzy dzisiaj sprawują władzę i chcą sprawować władzę zgodnie ze standardami państwa prawa. W tym sensie dla nas ten stan rzeczy połowiczny, szary, przejściowy, on jest niezwykle kosztowny i reputacyjnie, jeśli chodzi o funkcjonalność rządu i zdolność przeprowadzania jakichś szybkich procesów i decyzji. Także proszę też wierzyć i ministrowi Bodnarowi, i mnie, że tak jak mówię, nie jesteśmy bezbłędni, nie jesteśmy doskonali, ale mamy nadal taką samą determinację, żeby ten stan rzeczy zmienić, też w jakimś sensie we własnym interesie, bo na dłuższą metę nie sposób sprawnie rządzić państwem w tym stanie dwuwładzy prawnej i w tym właśnie szarym krajobrazie, a on do końca czarno-biały nie może być z oczywistych względów, o tym zresztą będziemy rozmawiali. Chcę także, Państwo o tym wiecie, ale być może polska opinia publiczna też czasami o tym zapomina, chcąc jak najszybszych i też spektakularnych, bo dających wtedy poczucie sprawczości i sprawiedliwości rozliczeń. Nam bardzo zależało, żeby zachować możliwie najwyższe standardy praworządności w procesie rozliczeń i naprawy tego stanu rzeczy, jaki odziedziczyliśmy po PiS-ie, bo to był jeden z pierwszych powodów w sensie chronologii. bo wiedzieliśmy, jak trudnym procesem będzie przywracanie zaufania w Unii Europejskiej, włącznie z praktycznymi konsekwencjami. Dzisiaj mało kto sobie wciąż zdaje sprawę, że to nie było tak, że jest zmiana władzy w Polsce i odblokowane będzie, słuchajcie, bagatela 600 miliardów złotych w perspektywie 7 lat dla Polski. I pan minister Bodnar, część z państwa przecież pomagała nam w tym procesie bardzo skutecznie, ale to nie było wcale tak łatwo przekonać, mając blokującego prezydenta, mając bagaż ustaw, których części nie mogliśmy zmienić, mając przed sobą decyzje, które przecież wiemy, że były na granicy, choćby decyzje dotyczące prokuratury. I równocześnie musieliśmy dbać o to, żeby cała Unia Europejska uznała, że my wracamy na ścieżkę państwa prawa, bo to było warunkiem, naprawdę nie mój urok osobisty, dość wątpliwy, ale konkretne działania i nie przekraczanie pewnych granic było warunkiem koniecznym, niezbędnym, żeby te pieniądze dla Polski odblokować. I równocześnie chciałbym, kończąc ten wstęp, część z państwa jest w podobnej sytuacji jak ja. Czasami w życiu byliśmy w rolach odwrotnych. Znaczy, ja bym się o wiele lepiej czuł w roli kogoś, kto nadal pilnuje władzy i podnosi krzyk, kiedy władza, ktokolwiek ją sprawuje, robi rzeczy jakoś nie do końca do zaakceptowania, ale nigdy do tej pory w życiu nie miałem takiego poczucia, że jak człowiek bierze odpowiedzialność za władzę wykonawczą, to niestety czasami musi podejmować decyzje, które z punktu widzenia jakby takiego takich najwyższych standardów, wiecie, też etycznych, i one w wypadku władzy wykonawczej czasami nie są aż tak jednoznaczne, jak ja bym chciał, ale pewne zobowiązanie o charakterze publicznym, czyli przywracanie rządów prawa, ono musiało mieć też ten wymiar bardzo zrozumiały dla ludzi. I mówię tutaj o rozliczeniach łajdac, przestępstw, nadużyć, nie tylko finansowych, ale też ustrojowych. I poczucie na zewnątrz jest często takie, że to idzie za wolno. Nam już nie wypada się tłumaczyć, że nie jest łatwo przeprowadzać masywny proces odliczeń w tej sytuacji prawnej, jaką odziedziczyliśmy, i przy naszej woli i determinacji, żeby nie przekraczać granic ani prawa, ani przyzwoitości, ale tak czy inaczej muszę państwu powiedzieć, też trochę jako historyk interesujący się historią polityczną Europy, zakres rozliczeń i także odpowiedzialności, już powoli także odpowiedzialności karnej ludzi władzy, którzy nadużyli władzy przeciwko ludziom, on jest największy od kilkudziesięciu lat, biorąc pod uwagę całą Europę. Tylko rozliczenia powojenne niemieckie, mówię, Norymberga i jej konsekwencje, i Jugosławia po wojnie jugosłowiańskiej, one są oczywiście nieporównywalne. Natomiast rozliczenia nieprawidłowości i nadużyć ze strony władzy w wyniku zmiany władzy po demokratycznych wyborach są w Polsce największe w porównaniu do jakichkolwiek zdarzeń w Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mówię o tym dlatego, bo ludzie często mówią więcej, szybciej, dlaczego oni chodzą na wolności, ci, którzy pluli w twarz i właściwie wszystkim nam. Ale ja mam tę jedną odpowiedź, że będziemy w tym bardzo konsekwentni i to będzie się dalej działo. Na pewno nie skapitulujemy przed tak zwanymi obiektywnymi trudnościami, ale że ten dorobek jest bardzo duży, także w tej kwestii. I że w kwestii rozliczeń mam wspólnie z ministrem Bodnarem poczucie takiej elementarnej satysfakcji wynikającej z poczucia, że się przywraca poczucie przyzwoitości. Pan minister będzie, jeszcze za chwilę oddam głos panu ministrowi. Chcemy uczciwie z wami rozmawiać, co było możliwe, co było niemożliwe, gdzie zawaliliśmy, jeśli my wyciągniemy z tego wnioski, jeśli dojdziemy do mniej więcej wspólnych poglądów. Minister Bodnar nie jest po to, żeby powiedzieć dzisiaj, jak będzie na pewno, tylko jak my proponujemy, żeby na poziomie ustawowym już ostatecznie przywrócić standardy państwa prawa, ale jesteśmy tu po to, żeby też bezwzględnie brać pod uwagę Państwa uwagi i sugestie. Znaczy ta rozmowa inaczej nie miałaby sensu. Jeśli dobrze zrozumiałem, Państwo bylibyście zainteresowani później wyjściem na zewnątrz do dziennikarzy z własną konferencją prasową, ponieważ jest też oczekiwanie co do mnie, nie tylko związane z naszym dzisiejszym spotkaniem, więc proponowałbym, Państwo jesteście gośćmi, żebyście Państwo wyszli do dziennikarzy, my poczekamy z tą swoją regularną konferencją prasową do czasu, aż Państwo zakończycie swoje spotkanie z mediami.